Cześć, tu Michał. Szukając atrakcyjnych terenów na rower w okolicach Kalisza, wybrałem Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy. Jak sama nazwa wskazuje, znajduje się on na północ od Żerkowa i ciągnie się aż do Miłosławia. Przepływająca przez park Warta rozdziela go na dwie części. To kolejny odcinek tej rzeki, który miałem przyjemność podziwiać z siodełka roweru. Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy został utworzony w 1994 roku. Wyróżniającym elementem krajobrazu jest tu wał Żerkowski z najwyższymi wzniesieniami Łysej Góry i Góry Żerkowskiej. Inne atrakcje w rejonie to m.in. Pałac Śmiałowie, lasy i rzeki Warta oraz Lutynia. Zaparkowałem samochód w Żerkowie i ruszyłem na północ. Ze względu na urozmaiconą rzeźbę terenu, ta część obszaru parku nazwana została Szwajcarią Żerkowską. Po kilku kilometrach dotarłem do punktu widokowego. Odjechałem kawałek od Żerkowa. Jestem na platformie widokowej. No nie, platforma to może przesadzone, bo to jest ledwo nad kukurydzą, no ale stąd już widać dosyć. Czy było warto przejechać 60 km i sobie tutaj pojeździć? Nie wiem, ale się chcę przekonać. Jestem przy pałacyku w Śmiałowie. Teraz to jest Muzeum Mickiewicza, bo kiedyś tutaj mieszkał. Także, no fajnie. Pałac w Śmiałowie wzniesiony został w 1797 roku. Obecnie mieści się tutaj Muzeum Adama Mickiewicza. Piękne okolice natchnęło poetę do stworzenia Pana Tadeusza. W książce można doszukiwać się opisów ówczesnego Śmiałowa i okolic. Do muzeum należy również rozległy park z ogródkiem Zosi oraz pomnikiem i ławą Mickiewicza. Ruszam dalej w stronę Warty. Docieram do miejscowości Pogorzelica. Kursuje tu prom. Niestety w soboty i niedzielę tylko do 14. Tego nie sprawdziłem wcześniej. No cóż, w tym miejscu kończyłem swój pierwszy spływ pakraftem. Pyzdry, Pogorzelica. Też do obejrzenia na kanale. Przejechał także na tą stronę Warty. I dobrze, bo chciałem zobaczyć las. Ten taki pralas. To jest ewenement na skalę europejską. Podobnież ten las tutaj jest starolasem i takich w Europie prawie w ogóle nie ma. Więc warto to zobaczyć. Wciągnę coś i jadę wałem, bo widzę, że kawałek się da, a dalej będziemy rzeźbić po lesie. Po krótkim odpoczynku nad Wartą i zmianie planów ruszam wzdłuż rzeki w stronę rezerwatu leśnego Czeszewski Las. Na terenie całego parku są szlaki piesze, kajakowe i rowerowe. Z rowerowych to oczywiście nadwarciański szlak rowerowy, transwielkopolska trasa rowerowa i żerkowsko-czeszewska ósemka. Będzie trzeba z pewnością tu wrócić i zrobić coś po północnej części Warty. No i na tym polega cały bajer. Że to są te starorzecza Warty, odcięte chyba od wody, od rzeki. Chociaż nie jestem pewien. No ale przez to zwiększa się atrakcyjność krajobrazowa. Stąd zrobili park krajobrazowy. No, logiczne. Okej, jadę wałem dalej. A pierdziele. Zobaczcie, to była na pewno jakaś rzeczka. I co zostało? Zobaczcie. Tak jest sucho. Zjeżdżam z wału przeciwpowodziowego i docieram nad brzeg Warty. Idealne miejsce na postój. Rewelacyjne również na nocleg i z pewnością wiele innych atrakcyjnych czynności. No i tak liczyłem na to właśnie, że jak się trochę odjedzie od tych szlaków oznaczonych, to się znajdzie takie miejscówki, których normalnie nikt nie zna poza lokalnymi tutaj osobami. No i jest super. Kurde, spokój taki, że szok. I jakie miejsce na biwak. Rewelacja. Odbijam od rzeki, polami docieram do rzeczki Lutynia. Teraz nie ma wody, ale wiosną jest to bardzo atrakcyjna rzeka na spływy. Na początkowym etapie jest bardzo wymagająca z uwagi na zwałki, miejscami wręcz górski charakter. Muszę to kiedyś sprawdzić. No to jakby to powiedzieć... nie mamy drogi. Wreszcie docieram do rezerwatu. Został on utworzony w 2004 roku. Jak to rezerwat, jego funkcją jest ochrona naturalnego krajobrazu Doliny Warty wraz z bogatą fauną. Rosną tu wspaniałe drzewostany, a wśród nich dęby osiągające wiek do około 160 lat. Przecinam ponownie Lutynię i znów docieram do Warty. Tu również znajduje się prom, tym razem do Czeszewa. Przy przystani promowej zlokalizowane są ścieżki edukacyjne.
Fajna atrakcja na wypad z dzieckiem. Krótsza nazwana została Tropem Leśnych Zwierząt, niewiele dłuższa natomiast Starorzecze Warte. Są one wyposażone w tablice informacyjne pozwalające na poszerzenie wiedzy. No i jestem na ścieżce edukacyjnej Starorzecze Warty. Jedzie się taką ścieżką zarośniętą już mega nad samą Wartą i potem wraca się do tej samej drogi, którą tu przyjechałem. Czy warto tu przyjechać? Myślę tak. Odległości są niewielkie, z dziećmi można pojeździć. Ścieżka na początku zrobiła mega wrażenie, ale widzę, że jest zarośnięta, no nic za bardzo się tu nie zrobi. Po prostu ludzie muszą tu przychodzić i rozdeptywać, żeby to nie było tak zarośnięte. Krajoznawczo, krajobrazowo, bardzo fajne, więc warto. Na rower nie jest to może idealne rozwiązanie, ale dzięki temu miałem możliwość zobaczyć ładne, odcięte w lesie Starorzecze Warte. Tą samą trasą wróciłem do mostu nad Lutynią i dalej do Żerkowa. Podsumowując, teren na rower mogę śmiało polecić. Trzeba jeszcze sprawdzić część północną, tam jest więcej lasu, co bardzo lubię. Zaglądajcie do mnie na kanał, będą się tu pojawiały kolejne filmy. Do zobaczenia na szlaku. Cześć!